Prezydentowi papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie, siedzibą w ulicach Kamienicza, 25. Na umieszczenie termu stołecznego Królestwa Miasta Krakowa na cmentarzu Uniwersytetu. Jest to projekt prezydenta, druk nr 1051. Bardzo proszę, kto w imieniu pana prezydenta, a pan sekretarz. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa Rady chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. Kto z Państwa Rady jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Tu nie było żadnych poprawek, jak Państwo słyszeli wszędzie. Na to poprawę. Ktoś mi się Państwa widzi, że dzisiaj dużo wcześniej skończymy i ta przerwa będzie dość długa. No, ale wiecie Państwo też, bo będziemy mieli rodziców. Ogłosiliśmy, więc no trudno, będziemy musieli to jakoś przeżyć. Co nie wiecie, przed chwilą to było ustalane. Były takie prośby. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał? Zamykamy, proszę wynik. Głosowanie 30, 3 za, 0, przeciw, 0, wstrzymujący się. Rada przyjęła tę uchwałę.